No heja, heja, witam Was prywatnie z powodziowego Dolnego Śląska. Ja w tym mieszkaniu, w którym teraz jestem, jestem na wzgórzu. Jest cieplutko, milutko i przyjemnie akurat. Natomiast tutaj działka rekreacyjna została doszczętnie zniszczona. Prawdopodobnie no straty, jeszcze nie wiemy jakie są straty, ale to straty będą rzędu no minimum w tysiącach złotych. A być mogą dojść do kilkudziesięciu tysięcy złotych polskich, zależnie co tam zostało zniszczone, co się uda odzyskać, które konstrukcje przetrwały. No, mieszkanie tutaj bliskich osób mi, gdzie też przebywam bardzo często, dla Was nagrywam, jest już przygotowane do powodzi. Z piwnicy zostało wyniesione, co tam się, że tak powiem, co tam chcieliśmy zachować. No i czekamy tutaj, nie? No już mówię, no część terenu została zalana i jakieś tam szkody na pewno zostaną poniesione. No nie ma tutaj jakichś nastrojów takich złych, tak? No stało się, co się mogło stać i wszyscy o tym wiedzieli, nie? No teren zalewowy, tak? Żeby się tutaj, bo i tak nie ma możliwości dojazdu na ten teren i dojścia zalany. Więc zamiast się tutaj zamartwiać, poszliśmy sobie na spacer poranny. No i tutaj takie efekty spaceru porannego. Potem nagram filmy iPhone'em. Wiecie co, ja tam parę tych kanałów Miejski Survival mam. Różne tam takie, powiedzmy, chocki klocki z tymi banami, shadow banami. Mam taki kanalik, którego bardzo rzadko używam. To jest taki mój album, można powiedzieć, rzeczy praktycznych i przydatnych. Nie ma tam publicystyki. Mówienia o moim prywatnym życiu, a nie jakichś tam opowieściach z przeszłości. I wezmę iPhone'em starym, nagram taki album grzybowy. Tam próbowałem tym służbowym telefonem coś nagrywać. No jako tako to wyszło. Podam Wam link. Jak ktoś lubi mój kanał, moją twórczość, to podam link w opisie. No a tutaj, tak, popatrzmy sobie, co dzisiaj zostało znaleźć. Kilka tylko sztuk, bo nie będziemy wszystkiego oglądać. Gołąbek wyborny, pięknie, wspaniały, smaczny grzyb. To jest grzyb blaszkowaty. Spróbuję zogniskować. Tu dobra, macie zogniskowanie. Gruby trzonek, brak pochewki, brak kołnierzyka, fartuszka. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Tak? Bardzo charakterystyczna barwa tutaj na górze taka. Pod fiolet, pod bordo takie bardzo lekkie tu elementy. Niektórzy mówią na ten odcień beż tutaj. W środku taki żółtawy ten, no to jest gołąbek wyborny. Przepyszny grzyb. I tutaj na pewno będziemy mieli dużo tych gąbków. O, to jest, mówiono to gąska żółta, gąska brudnożółta, gołąbek brudnożółty. No to gąska gołąbek to takie pokrewne grzyby, nie? No to jakieś gąskowato-gołąbkowate. I też gruby trzonek, brak kołnierzyka tutaj jakiegokolwiek, brak pochewki. Wow, bardzo smaczny grzybek. Coś tutaj jeszcze mamy. Patrzę tu, co tutaj jest w koszyku. Na pewno. O, teraz zwykły gołąbek. To jest gołąbek zwykły, popatrzcie. No jest zwykły gołąbek, taki brązowawo, delikatnie podchodzący pod nutę czerwieni. Ten daszek tutaj, tak? Weźmy sobie je. Poczekajcie, odsunę, bo tu mam różne. O, tutaj jeszcze drugi gołąbek. Proszę bardzo. Już taki brązik pod żółty brąz. I teraz ja je ustawię na szafce. Będziecie mogli sobie oglądać te gołąbki. Patrzcie, jakie mają różnice kolorów. Są wszystko gołąbki. Myślę, że zrobimy iPhone'em tutaj na ten drugi właśnie mój pomocniczy blok taką galeryjkę. O, a tu jest też wyborny. No, trzeba go oczyścić oczywiście. To jest jeszcze, ale słuchajcie, dzisiaj najlepsze znalezisko, akurat nie moje, ale proszę bardzo, patrzcie jaki prawdziwek. Tutaj jakiś ślimaczek go podgryzł, ale to nie jest absolutnie żaden problem. Się te miejsca podgryzione wykroi. Piękny prawdziwek. Piękny grzyb po prostu, zobaczcie, klasyczny. Duża bulwa, też siateczka. Tak, kapelusz brązowy. Piękny grzybek.
Patrzcie, jaka galeria. Tutaj ma jeszcze inne grzybki, trochę w tym. Nie za dużo, ale akurat taki przekrój gołąbków i tego prawdziwka. O, patrzcie. No, grzyby, ja uważam, są bardzo cenne, dobre źródło białka i należy je spożywać i jeść. Oczywiście warto się na grzybach poznać dobrze i spożywanie grzybów, których nie jesteś pewny, pewna, jest wykluczone. Też mamy gołąbek taki, bardziej. Tych gołąbków jest 200 gatunków w Polsce i rosną często koło siebie. No, trzeba je umieć odróżniać. O gołąbkach jeszcze nakręcimy dzisiaj dnią. Może nie dzisiaj. Dzisiaj nakręcę tylko taki przegląd na ten drugi blok dodatkowy. Albo tu może nakręcę. A to to jeszcze mamy kilka. No tak na sosik. O, akurat. Pyszne grzyby. Pyszne grzyby. No dobra, no widzicie, no nie ma co żyć tą powodzią cały czas. Stało się, to się stało. Już liczymy straty. Auto do płyty podłogowej generalnie mi podlało, ale płyty podłogowej... Pod płytę, nie? No próg nie przelało. To samo z przyczepą, więc też mnie czeka jakiś tam przegląd tego, co mogło być zalane, skorodowane. Przy jakiś WD-40, jakieś powietrze sprężone, będzie trzeba tam trochę pokonserwować te elementy zalane, ale no podłoga przyczepy, najcenniejszą rzecz się udało uratować w ostatniej chwili, przyczepę. No i auto dało radę. Właśnie, wyższy prześwit trochę. Przejechałem, dałem radę. To tyle, no. Co mogę powiedzieć? Jak ktoś z was, no mówię, no nie jestem powodzianinem, który został pozbawiony środków do życia, aczkolwiek, no mówię, do kilkudziesięciu tysięcy, od kilku do kilkudziesięciu tysięcy straty będą. Jak ktoś ochotę ma tu nas pocieszyć i kawę postawić, no to w serwisie Buy Coffee obecnie w tej chwili mam hobby faceta identyfikator jeszcze ze starego bloga i można tutaj kawkę mi postawić powodziową. O, więcej jakoś nie potrzeba tutaj pomocy, damy radę tutaj, nie? Będziemy płakać nad stratami, jak woda zejdzie po prostu i zobaczymy te zgliszcza, które zostały. No, na terenie rekreacyjnym, na działce, po prostu rzeka rwąca płynęła, więc spodziewam się tu tych bardziej no, złego scenariusza, ale nie ma co siedzieć i płakać, tylko właśnie o, spacer, piękny spacer, piękny las, już słońce wyszło, mimo że woda leci. Ten trochę się złamał, było ciężko go wyciągnąć. Patrzmy jeszcze na grzyb. O, jaki ten piękny żółty. Piękny trzonek króciutki, widać, że to jest jadalny gołąbek, przepyszny. Patrzmy, co tu jeszcze mamy. O, to tak jakaś hybryda, ni to wyborny, ni to ten taki zwykły, nie? Gołąbek, jeszcze zobaczmy tego gołąbka. Tego trzeba umyć, ale to jest wyborny, przepyszny grzybek. Dobra, tu jest jakiś, co to jest? Jakiś gąbkowaty, wyjedzony przez ślimaczki, tego bardziej wziąłem w celu rozpoznania. No i parę purchawek jeszcze jadalnych. Zobaczymy. Parę purchaweczek jadalnych po prostu takich. One też są jadalne. No, także pozdrawiam was. Piszcie to tam, jak jesteście w rejonach powodziowych, co tam się u was dzieje. Piszcie. No i jeszcze raz, jak macie ochotę wspierać bloga, moją twórczość i na otarcie łez po stratach, Buy Coffee, hobby faceta, zaraz wam link podam w opisie. Pozdróweczki, heja.